Za zawodnikami piłki nożnej, karatecy. Zobaczymy ich też dzisiaj na pokazach. Serdecznie, serdecznie ich witamy. A potem piłki... Nie przeoczyłem, specjalnie zostawiłem sobie na koniec przywitanie również grupy siatkarzy. Witamy serdecznie. Chcę powiedzieć, że występują w bratnich Czechach, w Austrii, wyjeżdżają i zdobywają miejsce w pierwszej szóstce. Witamy serdecznie i gratulujemy. No, jak już beczka piwa jest na miejscu, to będzie niedługo. Hej! Ja myślę, że ta pani, która z tamtej przyjdzie się pochwalić, bo się stąd dobrej rzeczy. Zresztą kto by się chciał narazić takiej drużynie? Jeszcze dalej. Jeszcze się do tyłu przesunąć. Nie tylko, że jakby przywołały wszystko na swoje drugi, to by tutaj na widoki się nie zmieścimy. Tyle. Jedna odłączenie. Nie będziemy sami, żeby się to była brama. No tak, ja jestem tym, że palcem trzeba pochnąć. Dalej się odsłonić. No przecież musiała się ta pani zasłonić. Mogła by sobie przecież krzywdę zrobić, jakby piłka uderzyła. Proszę bardzo. Oddaję wam głos. Serdecznie wszystkim witam na pokazie karate tradycyjnego. Nazywam się Andrzej Kazimierczak. Zajęcia prowadzimy w Gogolinie w liceum, w ogólnokształtowym, w Krakowicach, w Szkole Podstawowej 4 i w Szkole Podstawowej Krękaj. Karate tradycyjne ma bardzo starą historię. Dzisiaj zaprezentujemy tylko niektóre elementy tej sztuki walki. Karate tradycyjne jest czystą formą samoobrony. Nie ma wiele wspólnego z jakąś punktowaną walką. Jest sztuką walki. Zaprezentujemy dzisiaj zarówno układy kata, widzieliśmy na początku pierwsze kata do Ciszyno, jak i również układy walki, bronią jak i bez broni. I elementy różnych testów wytrzymałości. Nie będziemy może za dużo komentować, na końcu jeszcze będą jeszcze jakieś pytania, postaram się wyjaśnić. Ale zapraszam na pokaz. I proszę unikać kawałków drewna, jak będą wydarzyły. Dziękuję. Ja chcę zapowiedzieć komunikat. Turniej Bekas już się zaczął. Tak, proszę Państwa, jedna z ładniejszych walk, jakie mi się udało w życiu zobaczyć. A widziałem już, oglądamy cię piłkarskie od 50 kilku lat. Trzeba zacząć od środka. Nie bawcie, strzeliły w siatkę. I trzeba zacząć tego środka. A jak jeszcze raz komunikat, turniej wędkarski. Młodzież jest zaproszona od 16 do 21 lat do konkursu. Będzie rzut kulą, taką jakąś specjalną wędkarską, o godzinie 17. Nagrody bardzo atrakcyjne. Bardzo atrakcyjne nagrody, bo to się zapowiadają. Mam nadzieję, że będzie tam jakaś też rybia zakąska. Można to wypowiedzieć? Oddaję. Karate tradycyjne jest bardzo starą sztuką.
tutaj młodzi prezentują podstawowe formy interpretacji świata. A tam są to formy, proszę o wyrozumiałość w pewnych niedopowiedzeniach. Niektórzy adepci jeszcze zobaczymy tutaj brata Mejan Joga, jest to jedno z 5 brata. Mejan oznacza spokojny duch. Hej, Jan Joga! Jan Joga! Idź! Ci panowie już nie mogli się doczekać, kiedy zostaną powołani do udzielenia pierwszej pomocy. Już nie mogli się doczekać, czekali się wreszcie. Są tam jakieś ćwiczenia usprawniające. Zaraz będzie pewnie usta. I karetka zjeżdża. Ja mam informację dla tych, którzy ewentualnie by chcieli skorzystać z mieli do dyspozycji alkohol. Otóż niektóre z tych panów wystąpiło na boisku, broniąc się przed żywiem, zażywały. Panie sędzio, proszę oszczędzać zawodniczki, bo pan zostanie żółtą kartką. Przed chwilą
była bardzo piękną prawą. Oprócz tego w tej drużynie występuje jeszcze harfiarz numer 10. Nasz rozkład to jest numerem 9, chcę powiedzieć. Dzieńska w zasadzie pomogą. Marzanka Mariola z numerem 3. Krystyna Jaszczuk występowała tutaj, pracownica z Bytu. I Biernacka, i Janina, pracownica Wydziału Produkcyjnego w Kuraży od 1978 roku. Zawodniczki, proszę nasze boiska serdecznie uściskać sędziego. Podziękować sobie. I tutaj kibice, ci z męskiej części, proszą, by wymienili się panie koszulkami. Niektórzy nawet lornety przynieśli na tą okoliczność. A więc kolejny mecz babci. Wynik jest wszystkim znany, więc go nie będę powtarzał. Strzelono do jednej bramki, do drugiej bramki gole. Sędzia wcale nie jest podobany. Także wszystko w porządku. Mam nadzieję, że żony, babcie wrócą do swoich. I kochanki tutaj podpowiadają mi, którzy wrócą do swoich zdrowe. No i teraz panie po tej walce idą wspólnego torta. Niektóre mamy na piwo, ale nie wypada. Na razie. A tort ufundował dyrektor generalny Zakładu Internetowo-Mapienniczych w Kuraży spółka akcyjna, pan Andrzej Balcerek. Tort jest tej wielkości, że na pewno dla wszystkich pań starczy. One wcale nie chcą zejść z boiska. Czego my się jeszcze domagają? Zajdziemy w oka tata Kankulaj, jego tłumaczenie, że spojrzenie wiemy, jedno z bardzo pani kata. Jego rodowód sięga jeszcze Chin, odmiana forma, wywodzi się z północnego Shaolinu, przywiercią na Okinawę, japońską wyspę. Więc pan Shanku, bo tak to na blisku był ten... Pa.
pan kierok wziął sobie tą piłkę na pamiątkę. Przez tą piłką był rozgrywany historyczny mecz. Będzie świetna pamiątka. Czy podpisały się pani na tej piłce, panie Włodku? Niech panie złożą tam autografy. Będzie pamiątka. Tym akcentem, tym podziałem przy udziale kroniki filmowej telewizji polskiej też przez pana kończymy tę część sportowo czynno-rekreacyjną. Dziękuję państwu za przybycie, mimo tej niezbyt sprzyjającej pogody, za takie przybycie tutaj na stadion. Życzę w dalszym ciągu dobrej zabawy, do widzenia, a niektóre wiadomości objaśniam, staram się państwu przekazać Jan Poloczek. Do zobaczenia. Thank you.
Zapraszam, może karate wygląda bardzo brutalnie, bardzo jest ostre, ale daje przez wiele lat dużo satysfakcji. Jeśli jest odpowiednio ćwiczone, jest naprawdę wspaniałą sztuką. Mimo że jest sztuką walki, ale uczy łagodności i spokojnego duchu. Okay?